Cyfryzacja polskiej służby zdrowia przede wszystkim daje łatwy i szybki dostęp obywatelom do swoich danych medycznych, a także umożliwia bardzo szybką i sprawną wymianę dokumentacji medycznej pomiędzy nami, użytkownikami takiego systemu, a jednostkami medycznymi, farmaceutami i wszelkimi podmiotami świadczącymi usługi medyczne. By skorzystać z skierowania, wystarczy posiadać profil zaufany i z wykorzystaniem profilu zaufanego założyć konto na stronie pacjent.gov.pl. Na tej stronie są wszelkie informacje niezbędne do wyjaśnienia, w jaki sposób zakładamy konto i jak korzystać z tych usług. W momencie, w którym mamy elektroniczne skierowanie, za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej bądź dostępu do naszego konta ikp.gov.pl specjalista może zweryfikować poprawność danych i umożliwić nam umówienie wizyty bez konieczności stawiennictwa osobistego bądź na przykład wymiany korespondencji za pośrednictwem tradycyjnej poczty. To skraca w sposób niewiarygodny proces komunikacji, wymiany informacji, zapewniając jednocześnie, że ta informacja jest niezaprzeczalna i bez błędów.